Witam Was, kochani, z mojego tunelu. Dzisiaj jestem przy papryce. Wybaczcie mi ten bałagan, tą trawkę, ale z racji mojej kontuzji kolana niestety jeszcze mi nie pozwala, żeby tutaj wejść, kucznąć czy coś tutaj zrobić, ale obiecuję, poprawię się. Słuchajcie, ja będę robiła takie doświadczenie. Jedne papryki, widzicie, tutaj już mają kwiatki już zawiązane, niektóre owoce, rośnie mi tylko na jeden pęd, uszczyknę, zobaczę jak się rozkrzewi, ile będzie miała owoców. Tutaj tą również uszczyknę. Natomiast tą zostawiłam całkowicie tak na dziko, nic jej kompletnie nie obrywam. Kwitnie jak chce, na ile pędów chce. Już nawet mi tutaj zaczęła, zobaczcie, owocować. To jest ta papryka z Biedronki, ta podłużna. Tutaj też jest tylko na jeden pęd. I w niej tylko uszczyknę, bo widzę, że ma kwiat. Uszczyknę jej kwiat, żeby cała siła nie szła po prostu już w pierwszy owoc, tylko szło wszystko do góry. Papryka jest rośliną jednoroczną, posiadającą korzeń palowy, jak każdy widzi. Podobna jak pomidor, wytwarza wilki, które musicie pousuwać. Ja właśnie ten jeden zostawię z wilkami, ze wszystkim, zobaczę jak ona się będzie zachowywała, a przy tych poobrywam. Jeżeli chcecie, możecie poobrywać również te liście z samego dołu, jak przy pomidorach. Po prostu roślina nie będzie pobierała składników w liście, tylko będzie szło zawiązywanie kwiatów i owoców. Papryka jest samopylna, więc nie musimy martwić się, że jeżeli zaczyna kwitnąć, nie ma zapylaczy, nie musimy chodzić, potrząsać, zapylać, bo po prostu ona nam się zawiąże tak i tak. Bardzo lubi stanowisko słoneczne, lekko kwaśne, lecz bez przeciągów. Gleba przepuszczalna, najlepiej bezpośrednio po oborniku. I tak jak mówię, tutaj sobie zostawię już z kwiatem, bo ma. Oberwałam tylko liście na dole. Tą zostawię tak dziko rosnącą. Tu pouszczykiwałam same wierzchołki. Zobaczymy, zrobię takie krótkie doświadczenie, które Wam będę na bieżąco nagrywała, która lepiej po prostu będzie wytwarzała owoce. I troszeczkę ten mit, że papryka jest po prostu rośliną jednoroczną, Wam obalę. Coś Wam za chwileczkę pokażę. Zobaczcie, tutaj mam paprykę z Biedronki, tą podłużną, czerwoną. Wybaczcie za brudną doniczkę, ale ona po prostu stoi na polu, tak w gruncie, w doniczce. Ostatnio był deszcz, ochlapało ją. Słuchajcie, nie obrywam ją wcale. Kompletnie. Żadnych wilków nie obrywam. Nie obcinam jej wierzchołków. Zobaczcie się, jaka jest piękna. Dosłownie jest większa niż moja dłoń. Nie mam metra, żeby Wam zmierzyć, ile ma długości, ale zrobię to. Zobaczcie, ile ma owoców. Po prostu wykopałam ją w jesieni, gdy już przestała owocować. Poobcinałam jej wszystkie czubki. Włożyłam do samej doniczki. Zostawiłam w piwnicy, w takim pół mroku. Podlewałam tyle, ile tylko musiałam mieć wody do przeżycia. I zobaczcie się, jest po prostu piękna. Tamte mi dopiero zaczynają kwitnąć, dopiero niedawno były wsadzone, bo strasznie trudna była wiosna. A ta, zobaczcie się, jak pięknie narosła. Mam takie trzy krzaki, także zastanawiam się, czy to jest naprawdę roślina jednoroczna. Zostawcie w komentarzu, czy też ktoś z Was tak po prostu robi doświadczenia jak ja, czy zostawiacie takie papryki z roku na rok. Teraz, gdy skończy owocować, nadal włożę ją do donicy, tak jak ja do piwnicy, zacznę ją podlewać całą zimę skromnie, bez nawożenia, bez niczego i zobaczymy, czy przytrzyma trzeci rok. Także komentuj, zostaw subika, żebyś wiedział o filmikach na bieżąco. Komentuj, lajkuj, udostępniaj. A póki co żegnam się z Wami.